Witajcie ciekawscy! Słynnymi mieszkańcami pałacu Kensington byli nie tylko królowie brytyjscy czy członkowie ich rodzin. W historii tego miejsca zapisał się też człowiek, któremu daleko było do szlachciców i wysoko postawionych osób. Nazywano go Peter the Wild Boy, czyli dziki chłopiec Piotr, ponieważ został znaleziony w lesie, gdzie żył niczym zwierzę. A kto postanowił sprowadzić go do królewskiej posiadłości? Jak stał się pupilem władcy i jego świty? Czy udało się wyjaśnić, dlaczego jako dziecko dorastał w dziczy? Zostańcie z nami do końca, by poznać losy niezwykłego chłopca, który był kiedyś królewskim zwierzakiem, a teraz jego portrety można zobaczyć na pałacowych korytarzach. Ale zanim zaczniemy, nie zapomnijcie też o kliknięciu subskrypcji, włączeniu dzwonka z powiadomieniami i łapce w górę pod tym odcinkiem. Można wymieniać wiele przykładów historii o dzikich dzieciach. Znany z filmów czy bajek Tarzan powstał w oparciu o prawdziwe przypadki maluchów znajdowanych w stadach małp. Mowgli, słynna postać z disneyowskiej Księgi Dżungli czy książki Kiplinga, została zainspirowana zdziczałym Dino Saniharem, chłopcem wilkiem, o którym możecie posłuchać w naszym odcinku polecanym właśnie na ekranie. Znane są też opowieści o dziewczynce ze stada psów, nastolatku z kurnika i wielu innych dzieciach, które żyjąc w dżungli lub wśród zwierząt, powoli traciły swoje ludzkie cechy. Słynnym przykładem jest też Piotr, odnaleziony w lasach w pobliżu niemieckiej miejscowości Hamelin, gdzie został odostrzeżony przez samego króla Jerzego I. Stało się to w roku 1726, gdy władca jechał przez las wraz ze swoją grupą myśliwską. Widok nagiego chłopca biegającego jak zwierzę pośród drzew wywołał spore poruszenie, dlatego natychmiast podjęto decyzję, by złapać tę dziwną postać z krzeczastą czupryną. Pozostałości kołnierzyka od koszuli na jego szyi mogły świadczyć o tym, że wcześniej znajdował się pod opieką jakiejś osoby, ale najwyraźniej został porzucony i zdziczał, przebywając samotnie w lesie. Wygląd chłopca wskazywał na wiek około 12 lat, jednocześnie nie można było z nim porozmawiać, gdyż nie potrafił wymówić żadnego słowa, ale ponieważ był wyjątkowo ciekawą i wesołą osobą, został zabrany do królewskiej posiadłości. Synowa króla Jerzego, Karolina z Ansbach, była tak zafascynowana dzikim przybyszem, że zorganizowała jego transport z Niemiec do Anglii i nadała chłopcu z lasu imię Piotr. W ten sposób trafił on do pałacu Kensington i na dworze stał się czymś w rodzaju ludzkiego zwierzaka, który zabawiał dworzan i biegał po ogrodach posiadłości. Wieści o nim szybko rozniosły się po Anglii, szczególnie że Piotr gościł nawet na królewskich przyjęciach, a podczas jednego z nich zaszokował gości, pożerając posiłek króla Jerzego I gołymi rękami. Starano się jednak okiełznać jego dzikie zapędy i wyznaczono opiekuna, który zajął się edukacją i socjalizacją chłopca. Nie było to jednak łatwe zadanie, gdyż wciąż nie mógł on pojąć, jak używać sztućców, ubierany w dworskie stroje zdzierał je z siebie, by chodzić nago, a zamiast spać w łóżku wolał twardą ziemię w kącie pokoju. Nie mógł też pojąć wpajanej mu dyscypliny i kar za nieposłuszeństwo wymierzanych skórzanym paskiem, a na dodatek wciąż zachowywał się głośno i wszędzie było go pełno. Jednak w pałacu wszyscy go lubili, przede wszystkim za to, że zawsze chodził wesoły i kradł buziaki kobietom, jakie spotykał na swojej drodze. Stał się dworskim pupilem i w Kensington niczego mu nie brakowało. Choć próba nauczenia ludzkiej mowy spełzła na niczym, chłopiec pokochał muzykę i był w stanie nauczyć się oraz zanucić melodię tylko po jednokrotnym jej wysłuchaniu. Po miesiącach pobytu w pałacu potrafił też chodzić w wyprostowanej pozycji i jego wygląd za nic nie zdradzał, że był kiedyś dzikusem z lasu. Pobyt Piotra w pałacu został też upamiętniony na obrazach, które do dziś można oglądać w korytarzach Kensington, a o tej wyjątkowej posiadłości możecie też posłuchać w jednym z naszych wcześniejszych odcinków. Aby się dowiedzieć, jak wyglądają wnętrza rezydencji, kto teraz tam mieszka i dlaczego nad Kensington ponoć wisi klątwa, kliknijcie w link, jaki teraz macie na ekranie. Najpierw jednak dowiedzcie się, jak dalej potoczyły się losy dzikiego chłopca. Bowiem w końcu musiał on opuścić komnaty londyńskiego domostwa. Mówi się, że przez to, iż dworzanom znudziły się jego wygłupy. Dlatego został wysłany na farmę w North Church, gdzie trafił pod opiekę rolnika Jamesa Fena. Rząd płacił za jego utrzymanie, ale choć miał zapewnione dobre warunki życia, często uciekał i przez wiele dni był bezskutecznie poszukiwany. Gdy w 1751, nie wracał zbyt długo, we wszystkich gazetach umieszczono ogłoszenie o zaginięciu i dzięki temu Piotra udało się znaleźć w jednym z londyńskich więzień. Po jego powrocie na farmę postanowiono zrobić mu obroże na szyję na wypadek kolejnej ucieczki i umieszczono na niej napis, cytujemy: Piotr dziki człowiek z Hanoweru. Ktokolwiek przyprowadzi go do pana Fena z Berkhamsted, otrzyma zapłatę za trud. Pomimo tych incydentów młodzieniec nie wydawał się nieszczęśliwy w swoim nowym miejscu pobytu. Chętnie pomagał w pracach rolniczych i robił to z wyjątkowym zapałem. Kolejny raz podjęto próbę nauczenia go mówić, a tego zadania podjął się profesor Braidwood, który na co dzień pracował z niepełnosprawnymi dziećmi. Dzięki jego wysiłkom Piotr przyswoił kilka słów, znał m.in. swoje imię, a zapytany, kim jest jego ojciec, odpowiadał: Król Jerzy. Zapamiętał też kilka cyfr. Nigdy jednak sam nie zainicjował rozmowy, ale zdawał się rozumieć wszystko, co do niego mówiono.
Po śmierci Jamesa Fena miał jeszcze kilku innych opiekunów na farmie, a przez ostatnie lata swojego życia mieszkał razem z farmerem Brillem, do którego bardzo się przywiązał. W tamtym czasie zupełnie skończyły się jego ucieczki, ale za to wciąż można go było znaleźć warczącego i wyjącego do księżyca, szczególnie gdy nadchodziła zła pogoda. Na starość właściwie nie opuszczał domu bez swojego opiekuna, a gdy ten umarł, Piotr załamał się i odmawiał jedzenia, co doprowadziło do jego śmierci w 1785 roku. Dożył 70 lat, a gdy odszedł z tego świata, został pochowany na cmentarzu w North Church, gdzie jego grób do dziś jest odwiedzany przez setki turystów. Postać Piotra wciąż intryguje też historyków. Badania wykazały, że gdy został znaleziony w lesie, ówcześni lekarze nie starali się wyjaśnić jego przypadku, a jedynie traktowali chłopca jako dzikie dziecko, które prawdopodobnie zostało porzucone przez rodziców. Podczas gdy współcześnie podejrzewa się, że cierpiał on na pewien rodzaj autyzmu, a nawet bardzo rzadką chorobę zwaną zespołem Pita Hopkinsa. Skąd wyciągnięto te wnioski? Otóż po pierwsze może o tym świadczyć wygląd Piotra. Jego niski wzrost, gęste, kręcone włosy, błona między palcami jednej ręki czy usta wygięte w kształt łuku Kupidyna, co jest najbardziej charakterystycznym objawem tej choroby. Do tego dochodziła jego niezdolność mówienia, niechęć do zakładania ubrań oraz poważne trudności w nauce i przyswajaniu jakiejkolwiek wiedzy. Przypuszcza się, że właściwie z powodu tych zaburzeń Piotr jako dziecko został porzucony przez rodziców i pozostawiony na pastwę losu w lesie, ale jednocześnie miał więcej szczęścia niż inne dzikie dzieci. Trafił bowiem na królewski dwór, gdzie zapewniono mu dobrą opiekę. Nigdy nie był wystawiony jako eksponat cyrkowy czy szykanowany z powodu swoich ułomności. Stał się jednym z najsłynniejszych mieszkańców pałacu Kensington i na zawsze zapisał się w historii tego miejsca. Ale powiedzcie ciekawcy, czy słyszeliście o przypadku Piotra, dzikiego chłopca? Widzieliście jego portret na korytarzach Kensington Palace? Lubicie poznawać takie intrygujące opowieści z dziejów brytyjskiej monarchii? Dajcie znać w komentarzach pod tym odcinkiem, ale nie zapomnijcie też o kliknięciu subskrypcji i kciuku w górę. Do usłyszenia wkrótce, cześć!